A teraz będzie genialny detektyw Herkules. Herkules, no właśnie. Herkules Nowak. A tak, a nie Poirot, żeby nie było, że to Agata Christie, tylko bohater z serialu Herkules w reżyserii Bartka Kruchlika już niebawem na Playerze, bo w kwietniu. W roli głównej Rafał Maćkowiak. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po latach wreszcie możemy się z tobą spotkać, drogi Rafale. Ileż to bardzo się cieszę. Czasu minął, jak to dobrze, że jesteś. Ten Herkules Nowak to jest specyficzna postać, prawda? No bardzo, bardzo. Powiedziałbym freak. Aha. To opowiedz coś więcej. No, człowiek, który posiada predyspozycję do tego, żeby rozwiązywać różnego rodzaju zagadki, to jest jego pasja, marzy o tym, żeby stać się policjantem, nie udaje mu się, dlatego że jest bardzo specyficzny, ma problemy z kontaktem z rzeczywistością i ze społeczeństwem. Ale ciągle podchodzi do tych policyjnych egzaminów, tak? Tylko uparcie, tak. Kilkanaście razy wręcz. Nie może przejść tej bariery egzaminu. Tak, on ma problem z zaakceptowaniem pewnych umowności, traktuje wszystko bardzo śmiertelnie serio wręcz. Okej, ciekawa postać do grania, prawda? Rewelacyjna. Rewelacyjna. Człowiek marzy o takich sytuacjach, mówi o aktorze oczywiście, o sytuacjach, kiedy ma tak wyraźną postać do zagrania i tak odległą od siebie samego. Okej, ale jednocześnie tutaj widzimy fragmenty. Charakterystyka postaci, wygląd fizyczny jest bardzo specyficzny i ciekawy. Długo się przygotowywałeś do tej roli? Długo kombinowałeś z tym wyglądem? Trochę to zajęło rzeczywiście, aczkolwiek jakieś takie podstawy tej postaci pojawiły się na etapie nawet castingowym i takich pierwszych prób. Potem przyszedł oczywiście czas negacji tego wszystkiego, co sobie wymyśliłem. Ale magia zadziałała pierwszego dnia zdjęciowego. Dzięki pomocy oczywiście reżysera Bartka Kruchlika, no i partnerki Weroniki Książkiewicz, bo bez nich nic by się nie udało. Tak, oddajmy to, co należne Weronice. Rzeczywiście ona jest partnerką głównego bohatera, zupełnie inną osobowością. Tak. Musiało dojść do zderzenia tych. Na tym polega pomysł tego serialu, żeby po prostu zderzyć dwie kompletnie inne osobowości. Tak, osobowości, wiesz, ale wiesz, myślę też, że mało jest takich filmów i rzadko się zdarzają produkcje, które są oparte faktycznie na jednym bohaterze, na jednym bardzo takim charakterystycznym, można powiedzieć, rysie osobowości. Tak. Bo to wymaga ryzyka. Tak, zdecydowanie. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę, na jednego aktora, na jednego człowieka, który uniesie tę rolę, prawda, i który poniesie historię. Tak, też trzeba jakoś tak zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście publiczność ma ochotę widzieć tak dziwnych bohaterów i czy z nimi jest w stanie się jakoś zidentyfikować, czy w nich odnaleźć. No myślę, że tak, pod warunkiem, że mu uwierzą. Historia kina i seriali również świetnych pokazuje, że tak. No więc właśnie ciekawe, czy w rozmowach z reżyserem i innymi twórcami wzorowaliście się na jakichś postaciach detektywów, różnych dziwnych stworów serialowych i filmowych? Bohater nazywa się Herkules, więc tutaj się narzuca samo przez się. Aczkolwiek tak jeden do jeden nie rzucaliśmy żadnymi hasłami typu, nie wiem, współczesne, znane seriale z HBO i tak dalej. Po prostu szliśmy swoją drogą. No, też scenariusz nas do tego zmuszał. A detektyw Monk był brany pod uwagę? To jest cała pula tych takich dziwnych, dziwacznych, genialnych właśnie detektywów, tak. No, ale mam wrażenie, że jest trochę takich odniesień rzeczywiście i paradoksalnie wcale nie musi być tak, że widzowie chcą iść, podążać tropem takich utartych schematów i ładnych obrazków, prawda? Na choćby serial Afterlife, który nie jest specjalnie przyjemny i który no, odrzuca momentami, a jednak przyciąga magnetycznie. I tu chyba będzie podobnie w twoim przypadku, Rafał. Bardzo bym sobie tego życzył. A jak ta opowieść się toczy? Czy jest tam otwarcie na kolejny sezon? Na jakieś dalsze części? Jest, tak. No, wszystko na pewno będzie zależało od tego, czy te parę głównych bohaterów widzowie polubią na tyle, żeby iść dalej. Okej. No Herkules, Rafał Maćkowiak w tej roli wraz z Weroniką Książkiewicz w kwietniu na Playerze. Polecamy, bardzo dziękujemy za wizytę, za spotkanie. No takiego duetu jeszcze nie było, drodzy Państwo, takiego charakterologicznego, prawda, miszmaszu. Mamy nadzieję, że zostali Państwo zachęceni w sposób odpowiedni i znajdziecie na Playerze ten 8-odcinkowy kryminalny serial.